Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dwie pensjonariuszki domu opieki nagle widzą w swojej placówce znajomą twarz. Nowego podopiecznego, kogoś, kogo dawno już opłakały i pożegnały na zawsze. Ale on żyje. I gdy dowiadują się, że okazał się być kimś innym niż sądziły, okłamał je, oszukał świat, postanawiają rozliczyć się z nim. Knują sprytny plan i choć w serialu Poker Face, niczym w kultowym Columbo, od razu wiemy, kto jest winny, to emocje budzi samo śledztwo, które przynosi kolejne zwroty akcji. A nikt tu nie jest tym, kim się wydaje. I może nawet agent FBI, który przypadkiem wmieszał się w sprawę, nie połapałby się, o co tu chodzi, gdyby nie Charlie Cale, która ma niezwykłą zdolność wyczuwania, kiedy ktoś kłamie. Podróżując, ciągle natyka się na nowe zagadki kryminalne, z których każdą analizujemy razem z nią w osobnym epizodzie. W serialu Poker Face, dostępnym w Sky Showtime, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, zobaczycie wiele gwiazd, między innymi Ellen Barkin, Adriana Brody'ego, Luisa Guzmana czy Chloe Sevigny. Link do Sky Showtime w opisie. Czeka na Was 10 odcinków Poker Face. Ale ja wybrałam ten o spotkaniu po latach, nie bez powodu. Dziś chcę Wam opowiedzieć o prawdziwej sprawie, która udowadnia, że życie nie ustępuje serialom. I są ludzie, którzy potrafią oszukać świat. Ale w serialu, tak jak i w życiu, nie na zawsze. Kłamstwu w końcu da się skrócić nóżki, nawet jeśli bez przerwy i szybko przebierają. Pewien młody człowiek, bratanek niejakiego Terry'ego Szymańskiego, zaczął badać historię swojej rodziny. Ale to właśnie losy wuja zwróciły jego uwagę. Na chłopaka czekała bowiem wielka niespodzianka. Okazało się, że ów wuj Terry, który to rybak zginął w tajemniczym wypadku na łodzi w 1991 roku, ożenił się 2 lata później. Nawet bez szczególnych predyspozycji detektywistycznych i dysponując nawet średnio błyskotliwym umysłem, można było dojść do wniosku, że jest to raczej niemożliwe. A że na dodatek rodzina Terry'ego nie była w ciemię bita, to skontaktowała się z policją, a ta sprawdziła, co tu się tak naprawdę dzieje. No i teraz z kolei policjant miał przeżyć niemały szok i odkryć tajemnicę, która zmroziła krew ludziom na całym świecie, obnażając niegodziwość i tchórzostwo pewnego człowieka. Ale zacznijmy od nieco innej historii, lecz obiecuję Wam, że te wątki w końcu się spotkają. Linda Eisler i Richard Hoagland wiedli bardzo szczęśliwe, wygodne i rodzinne życie. Mieszkali w dużym domu, nieźle zarabiali, uwielbiali jeździć razem na wyprawy małe i duże. Spędzili razem 11 lat. Ale wszystko miało się zmienić nagle w 1993 roku. Mąż zadzwonił do Lindy, by powiedzieć, że jest chory i musi jechać na pogotowie. Kobieta była wtedy w pracy, ale uważała, że może coś być na rzeczy, bo mąż ostatnio był bardzo zestresowany, jak jej się wydawało, pracą, rodziną, rachunkami i być może zdecydował się zasięgnąć porady lekarskiej. Ogólnie, tak z natury, był bardzo radosny, optymistyczny i zabawny, a przede wszystkim pełen życia i zdrowy. Ale prowadził też poważne interesy, które choć kwitły, były sporym obciążeniem emocjonalnym. Z tego, co zrozumiałam, zajmował się ubezpieczeniami i okazyjnie handlem nieruchomościami. Na początku lat 90., jak będzie później wspominać żona Richarda, coraz częściej odcinał się od swoich bliskich. Godzinami siedział sam w pokoju, starając się zebrać myśli. Czy teraz stres poskutkował na przykład chorobą serca? Kobieta była przerażona, szczególnie że mąż nie przekazał żadnych szczegółów. Powiedział tylko, że to nagły wypadek medyczny i jedzie do szpitala. Żona natychmiast odparła, że wyrusza do niego. Poprosiła go, by chwilę poczekał na nią, w domu. Pojadą razem. Richard jednak stwierdził, że o tym nie ma mowy. Musi działać szybko. Daje jej znać, jak tylko czegoś się dowie. Dzień mijał, a Linda nie spuszczała wzroku z telefonu, czekając na wieści od męża. Tych jednak nie było. Była zszokowana i przerażona.
Zaczęła sama dzwonić do szpitali, by zlokalizować męża i sprawdzić, z jakiej w ogóle przyczyny został przyjęty i gdzie. W żadnej placówce jednak nie było po nim śladu. Nikt nie znał jego nazwiska i wydawało się, że żadna izba przyjęć nie miała z nim tego dnia kontaktu. Teraz Linda nie rozumiała już nic, ale wydawało jej się, że wyjaśnienie może być przecież tylko jedno. Zapewne po drodze, na skutek swojego złego samopoczucia, najwyraźniej uczestniczył lub spowodował jakiś poważny wypadek, wskutek którego stracił przytomność i zapewne nie można z nim nawiązać logicznego kontaktu. Szpital zapewne przyjął go jako Johna Doe, czyli osobę anonimową. To dlatego teraz ona nie może się dowiedzieć niczego na temat miejsca jego pobytu. Mężczyzna jest nieprzytomny? Ma amnezję? Linda czuła się przerażona i bezradna, ale pomyślała, że jakieś wskazówki muszą znajdować się w domu. Może zapisał adres wybranego szpitala, nazwisko lekarza, numer telefonu na izbę przyjęć? Może znajdzie jakikolwiek inny numer, który będzie wskazywał, gdzie się wybrał? A może w rzeczywistości gdzieś indziej niż do szpitala? Linda w domu przeżyła ogromny szok. Był luty, dzień był bardzo zimny, a mężczyzna nie wziął nawet kurtki, płaszcza, żadnych ciepłych ubrań, nawet butów odpowiednich na ten sezon. Nie miało to przecież żadnego sensu. Jak w takim razie w ogóle wyszedł z domu? Nawet biorąc pod uwagę jego wielki pośpiech, to przecież zdołał wykonać do niej telefon. Założenie kurtki czy płaszcza to jeden ruch. Owszem, mówił, że czuje się źle, ale jego głos był względnie spokojny. Był całkowicie przytomny. Wydawało się, że mógłby się spakować, zabrać chociaż szczoteczkę do zębów, jakiekolwiek ubrania na zmianę, cokolwiek, co przydałoby mu się w szpitalu. Przede wszystkim dokumenty, a ich też nie zabrał. Musiałby się przecież wylegitymować. W domu pozostał także paszport. Kobieta, ledwie przytomna ze strachu, myślała o tym, jak zareagują na to wszystko ich synowie. Matthew, który miał wtedy 9 lat, i Doug, który był 6-latkiem. Ona sama przez całe popołudnie odchodziła przecież od zmysłów, a dzieci mają dużo mniejszą odporność na stres. Co mogło się stać? Jedno wiedziała na pewno, nie doszło do wypadku na jego ukochanej, szybkiej łodzi motorowej, bo ta stała przycumowana przy pobliskim jeziorze. Mama próbowała dyskretnie wypytać chłopców, czy coś szczególnego zwróciło ich uwagę. Może tata powiedział coś dziwnego, godnego uwagi? Może miał przy tym jakąś dziwną minę, był zestresowany? Może do domu dzwonił ktoś, z kim rozmowa zdenerwowała tatę? Ale ci nigdy nie wyłapali nic niezwykłego. W końcu późnym popołudniem telefon dzwoni. Linda jest przeszczęśliwa, czuje ulgę, słyszy głos męża i wie, że teraz wszystko się wyjaśni. Zaraz przy nim będzie, poda jej adres, a ona popędzi do szpitala. Ale mężczyzna mówi coś kompletnie zdumiewającego. Nie mogę tak dalej żyć. Uważam, że będzie ci lepiej beze mnie. To ewidentnie głos Richarda, ale słowa nie brzmią, jakby mógł je wypowiedzieć. O co mu w ogóle chodzi? Czy jest aż tak ciężko chory? Czy usłyszał dramatyczną diagnozę? To dlatego myśli, że byłby dla rodziny obciążeniem? Cały kontekst tej sprawy na to wskazuje. Ale jak mógłby pomyśleć, że ona nie będzie dla niego wsparciem, że on będzie ciężarem dla rodziny, że bez niego jej będzie lepiej? Nie ma takiej możliwości. Są przecież razem na dobre i złe. W ciągu 11 lat sprawdzili się już przecież nie raz. Bywały ciężkie sytuacje, ale kobieta przy nim trwała, zawsze. Była przekonana, że musiał doznać jakiegoś urazu. Może jest w szoku i nie odpowiada za to, co mówi. Jednak mąż szybko odłożył słuchawkę. Nie chciał jej słuchać. Linda znów dzwoni po szpitalach, starając się opisać swojego męża. Być może ten nie zdradził swojego imienia i nazwiska, ale nie udaje jej się nic ustalić. W nocy telefon zadzwonił znowu. Zanim jednak kobieta zdążyła wytłumaczyć mężowi, że bez względu na sytuację razem jakoś sobie poradzą i chce przy nim stać, on oświadczył tylko, że nie zamierza iść do więzienia i więcej nie wróci. Po prostu się rozłączył. Ale do jakiego więzienia? Linda jest w szoku, ale kojarzy, że mówił coś o FBI, że go szuka? Jest pewna, że musiał się rozchorować psychicznie albo doznać jakiegoś poważnego urazu i plecie zupełnie bez sensu. Cierpiała,
Starała się zrozumieć, co się dzieje. Od rana kobieta znowu zaczęła dzwonić do wszystkich znajomych, przyjaciół, do całej rodziny, a potem najmniejszych nawet przychodni i prywatnych gabinetów lekarskich. Gdzieś przecież musiał się udać po pomoc, bo taki był jego pierwotny plan. Najważniejsze, że żył. Może był w jakimś ciężkim stanie, ale żył i można mu było jeszcze pomóc. Jednak nikt nie miał zielonego pojęcia, co stało się z mężczyzną. W końcu więc Linda zdecydowała się zawiadomić policję. Wiedziała, że sama sobie nie poradzi. Słysząc te dziwne doniesienia oraz widząc stan kobiety, policja zaangażowała się dość szybko i prawie zaraz były efekty tej pracy. Samochód mężczyzny udało się odnaleźć przy lotnisku w Indianapolis, co wydawać by się mogło, było oczywistym śladem. Najwyraźniej Richard gdzieś odleciał, ale sprawdzenie wszystkich lotów, każdego możliwego połączenia i skonfrontowanie go z listą pasażerów nic nie daje. Wydaje się, że Richard nie odleciał z Indianapolis. Ale Linda zastanawia się, dlaczego jej mąż powiedział, że bez niego będzie jej lepiej. Przecież nikt nie jest aż takim egoistą, by nie zrozumieć, w jakiej sytuacji nagle pozostawił swoją rodzinę. W jakie piekło ją wtrącił. Szczególnie, że teraz policja zastanawia się, co tak naprawdę stało się Richardowi. I czy za tym wszystkim nie stoi jego żona, bo przecież jest całkiem oczywiste, że w ten sposób śledczy mogą zobaczyć całą tę sytuację. I Richard, nawet gdyby był skończonym idiotą, a był przecież mężczyzną inteligentnym i błyskotliwym, musiałby przewidzieć taki bieg zdarzeń. Teraz kobieta jest ciągle przesłuchiwana. Czuje oskarżycielskie spojrzenia nie tylko śledczych, ale także sąsiadów. Wszyscy zastanawiają się, co tu się tak naprawdę stało. Linda sama stara się analizować wszystkie wydarzenia z ostatnich dni, tygodni czy miesięcy. Dochodzi do wniosku, że przecież nie wydarzyło się kompletnie nic, co mogłoby doprowadzić Richarda do takiej decyzji, a przede wszystkim skłonić go do tak potwornego potraktowania własnej rodziny. Ot tak, byłoby to przecież niemożliwe. Musiało się więc stać coś strasznego. Linda szalała od natłoku myśli. Nie mogła sobie poradzić, nie umiała normalnie żyć. Nie jadła, nie spała, starała się opiekować synami, ale nie była w stanie skupić się na niczym. A dzieci cały czas pytały o tatę. Ona starała się uspokoić chłopców. Nie chciała go oskarżać o skrajny egoizm czy brak honoru, niegodziwość, bo nie mogła przecież być pewna, że nie znalazł się w jakiejś sytuacji bez wyjścia. Wciąż rozważała, czy może być ciężko chory. A może ktoś go zastraszył? Może zrobił to wszystko dla ich dobra? Może ścigała go jakaś mafia? Był komuś winny pieniądze? Nie miała pojęcia. Cała sytuacja fatalnie odbijała się na chłopcach. Nie tylko bardzo martwili się o ojca, tęsknili za nim, męczyła ich niewiedza, ale cierpieli także patrząc na mamę. Szczególnie starszy chłopiec czuł się w jakiś sposób odpowiedzialny za to, co się stało. Wypytywał, czy zrobił coś złego, czy rozczarował Richarda, swojego ojca. Przypominał sobie wszystkie rozmowy, które odbyli, każdą minę, każde słowo i zastanawiał się, czy czymś taty nie obraził. Było to oczywiście absurdalne, ale nic dziwnego, że dziecko w takiej sytuacji zamęczało się, nie mając pojęcia, co się tak naprawdę stało z tatą. Tego lata jednak Linda wyjęła ze skrzynki korespondencję. Było to kilka tygodni po tym, gdy utraciła kontakt ze swoim mężem. W ogromnym szoku czytała kolejne słowa zapisane na kartce urodzinowej dla starszego syna. I patrząc na pięciodolarowy banknot włożony w środek kartki, nie mogła uwierzyć w to, co widzi. To było jak sen, przeczytała między innymi. Może wkrótce będziemy mogli się spotkać. Założę się, że pewnie cię nawet nie poznam. Minęło już tyle czasu. Dbaj o matkę. Żegnaj. Życzenia były podpisane z miłością tata. Policja, która już od dawna uważała, że cała ta sprawa jest bardzo podejrzana, teraz wzięła już na poważnie na cel żonę, sprawdzając, czy to nie ona wysłała kartki do synów, bo również młodszy dostał wkrótce życzenia urodzinowe. Czy to Linda chciała sprawić wrażenie, że mąż i ojciec żyje, by policja zamknęła sprawę? Kobieta jednak wydawała się być wrakiem psychicznym. Ale w końcu policjanci, przekonani, że pismo na kartkach może być jednak Richarda,
Zaczęli się zastanawiać, czy nie miał on jakichś związków z handlem substancjami niedozwolonymi, psychoaktywnymi, czy nie wmieszał się w jakieś brudne interesy. Bo właśnie taki wątek rozważano w tej sprawie, jak się okazało. Może Linda o wszystkim wiedziała? Czy pomogła mu uciec? Tylko dlaczego teraz byłaby w takim stanie? Wcześniej oboje pracowali, interesy szły dobrze. Teraz jednego z małżonków zabrakło. Linda musiała wziąć na barki odpowiedzialność za dom i całą rodzinę. Nawet gdyby wiedziała, gdzie jest Richard i co się z nim dzieje, byłoby to dla niej trudne. Jednak nie do końca się to zgadzało, bo ona była w kompletnej rozsypce psychicznej. Widać było, że musi się wreszcie skupić na ratowaniu swojego zdrowia. A tymczasem ich sytuacja finansowa była dramatyczna. Szybko stracili samochody, a w końcu także dom. Nie mieli gdzie się podziać. Linda czuła się, jak potem będzie wspominać, kompletnie zniszczona i zdruzgotana. Rodzina została z niczym, a właściwie to miała jeszcze mniej, bo zaczęła popadać w długi. Gdyby nie matka Lindy i babcia dzieci, najprawdopodobniej doszłoby do jakiejś tragedii. Ale paradoksalnie dzięki tym kartkom Linda zaczęła sobie to wszystko układać w głowie, w której oczywiście wcześniej nie mieściło się jej, że mąż, z którym spędziła 11 lat, z którym miała dwóch synów, za których przecież był odpowiedzialny, mógłby zrobić coś tak bezwzględnego, bezlitosnego i okrutnego. Po prostu zniknąć i żyć gdzieś z dala od nich. Treść kartek nie wskazywała na to, że cierpi, że odchodzi, może wskutek jakiejś ciężkiej choroby. Obiecał nawet, że wkrótce się z synami zobaczy. Czy może od nich uciekł? Co prawda według niej nie istniał żaden racjonalny powód mogący wyjaśnić coś takiego, a już na pewno usprawiedliwić. Nawet jeśli był chory, ścigany, wmieszany w coś strasznego, to powinien był ją wtajemniczyć we wszystko i poprosić o pomoc. Nic nie byłoby gorsze od koszmaru, który przeżyła, od traumy, której doznała, od tego poczucia odepchnięcia, odrzucenia, z którym musiała się zmierzyć ona sama, jak i jej synowie, co będzie miało potem ogromne znaczenie, szczególnie dla jednego z nich. Zrozumiała jednak przynajmniej, jakim człowiekiem najwyraźniej był jej mąż i że w ogóle go nie znała. Okazał się bezwzględnym egoistą. Być może dlatego postanowiła się wreszcie od niego psychicznie odciąć, a po 10 latach uznać go za zmarłego, bo tylko to wydawało jej się już teraz logiczne. Nigdy więcej nie napisał, nie przysłał żadnych kartek i nie spotkał się z chłopcami. Najprawdopodobniej rzeczywiście zniszczyła go jakaś choroba. Cóż, nawet jeśli policja podejrzewała ją o to, że coś złego zrobiła swojemu mężowi, a potem, że była uczestniczką spisku, który pozwolił mu zniknąć i czeka tylko na odpowiedni moment, by wraz z dziećmi do niego dołączyć, to nigdy nie było na to żadnych dowodów, a ponadto ten scenariusz po prostu się nie zrealizował. Policja zwątpiła w swoje teorie, a Linda nie wierzyła już, mimo wszystko, że mąż mógłby żyć. Uważała, że gdyby tak było, to skontaktowałby się chociaż z chłopcami. Starała się wierzyć, że jako ojciec nie byłby w stanie wytrzymać bez kontaktu ze swoimi dziećmi przez tak długi czas. Jedynym wyjaśnieniem była jego śmierć. Musiał przegrać walkę z chorobą, a przynajmniej nie było dowodów na nic innego. To pozwoliło jej ponownie wyjść za mąż i zapewnić dzieciom nowy dom. Minęło 23 lata od zniknięcia męża. Odsłuchała wiadomość głosową od detektywa Antoniego Cardillo z biura szeryfa hrabstwa Pasco na Florydzie. Chciał z nią rozmawiać w sprawie Richarda. Gdy kobieta oddzwoniła, detektyw upewnił się, czy zna Richarda Hoaglanda. Odpowiedziała, że tak. Tak nazywał się jej początkowo zaginiony, a teraz uznany za zmarłego mąż. Detektyw oświadczył: mam go u siebie w areszcie. Pod Lindą ugięły się nogi. Po raz kolejny jej mąż zafundował jej kompletny szok psychiczny. Nagle w jej głowie, niczym film, odtworzyły się wszystkie wydarzenia, które miały miejsce po jego zniknięciu. Miesiące radzenia sobie z niewiedzą, stresem, podejrzeniami policji, wydatkami, długami i ogromnym bólem dzieci. Wróciła do czasu, gdy wyprzedawała z domu wszystko. W końcu nawet eleganckie, markowe garnitury męża, by jakoś przeżyć kolejny dzień.
Ich sytuacja finansowa była tak zła, że dzieci nosiły najpierw pożyczone, a potem używane, a czasem znoszone ubrania, które otrzymywały od znajomych lub pozyskane z darów, które szkoła przekazywała uczniom znajdującym się w dramatycznej sytuacji życiowej. Przed jej oczami stanęły sceny związane z licytacją domu, zajętego przez bank, wyprowadzką, ale przypomniała sobie też, że w końcu znalazła w sobie siłę, by wynająć nowe mieszkanie, przeprowadzić się do pobliskiego miasteczka. Powoli spłacała długi, kredyty, które zaciągnął jej mąż, lub zrobili to razem, ale też mieli je spłacać wspólnie. Linda pamiętała coś jeszcze. Wrażenie, że ciągle, przez cały czas, jakieś niewidzialne oczy są na nią skierowane, a poczta, którą odbierała, wyglądała, jakby była wcześniej otwierana. Możliwe, że tak naprawdę przyglądała jej się policja. Może i faktycznie otwierano jej korespondencję, żeby zobaczyć, w jakich kontaktach tak naprawdę Richard jest z Lindą. Ale ona tego nie wiedziała. Bała się, że być może Richard faktycznie narozrabiał, że jacyś bardzo niebezpieczni ludzie, no bo przecież skoro zachował się w ten sposób, to musiał się ich niezwykle bać, depczą jej po piętach. Zaczęła się ukrywać, to dlatego zdecydowała się opuścić miasteczko. Całkowicie straciła poczucie bezpieczeństwa. Czuła, że narasta w jej głowie paranoja, ale nie taka nieuzasadniona, bo pewnego dnia jej ojciec zauważył, że w telefonie umieszczono urządzenie podsłuchowe. To było jeszcze w tym starym domu, w którym wcześniej mieszkała z Richardem. Kto to robił? Policja czy wróg? Linda stawiała na to drugie, a w każdym razie nie mogła tego wykluczyć. Jak potem opowie, upewniła się, że wszystkie jej rachunki są wystawiane na nazwiska rodziców, aby nie można jej było wyśledzić w nowym miejscu. Poinstruowała także chłopców, by wsiadali do autobusu sprzed domu jej przyjaciółki, aby nikt nie mógł ich śledzić i dowiedzieć się, gdzie jest ich nowy dom. Wszystko to trwało przez 6 miesięcy. Całe to ukrywanie się, zastanawianie się, kto za nimi chodzi, kto ich podsłuchuje, kto czyta listy. Potem Linda doszła do wniosku, że nie da się tak żyć. Co prawda to uczucie paranoi pozostało z nią przez lata, ale sytuacja powolutku się normalizowała, głównie dzięki rodzicom kobiety. To nasza córka, powiedziała później mama Lindy, a ja byłam jej mamą, musiałam jej pomóc. I rzeczywiście wsparcie bardzo się przydało. Linda powoli stawała na nogi. W końcu udało jej się odbudować życie, tyle na ile mogła. I nagle jest rok 2016 i kolejna surrealistyczna sytuacja. Jakiś policjant mówi, że jej mąż żyje i jeszcze na dodatek został aresztowany. W trakcie rozmowy Linda jechała już na komisariat, nie wiedząc, że policja dzwoni z zupełnie innego miejsca. Teraz zjechała na pobocze i dowiedziała się, że Richard został aresztowany z powodu kradzieży tożsamości. Mieszkał 3000 kilometrów od niej. Policjant wiedział już dość dużo. Udało się całkiem sporo ustalić, między innymi to, że w lutym 93 roku Richard udał się na Florydę. Tam wynajął mieszkanie od pewnego starszego mężczyzny, Edwarda Szymańskiego. Mężczyzna był w dramatycznym momencie swojego życia, w ciężkiej żałobie. Starał się zrozumieć śmierć swojego syna, Terry'ego, który zginął w wypadku na łodzi 2 lata wcześniej. Ojciec nie mógł zrozumieć, co się stało, bo syn był zawodowym, doświadczonym rybakiem. Uwielbiał życie na morzu. Znał dokładnie każdy tajnik swojego zajęcia. A jednak doszło do wypadku i ojciec stracił syna. Nowy lokator wysłuchał całej historii i wykazał się już po raz kolejny w życiu niewyobrażalną bezwzględnością. Ukradł z szuflady swojego gospodarza, który właśnie mu się zwierzył, akt zgonu jego syna. Richard zapisał też wszystkie szczegóły historii, którą właśnie usłyszał, i wszystkich innych opowiadanych przez ojca. Chciał wiedzieć jak najwięcej o rybaku, dzięki czemu mógł zbudować swoją nową tożsamość. Już wiedział, że Terry urodził się w Cleveland i Richard właśnie tam złożył wniosek o wydanie aktu urodzenia, o nowy numer ubezpieczenia społecznego oraz o prawo jazdy, wyjaśniając, że zgubił te wszystkie dokumenty. Od tej pory jest już Terrym, a ojciec prawdziwego rybaka stracił ostatnie pamiątki po synu,
wszystkie dokumenty. Został okradziony. Richard wyprowadził się od zrozpaczonego ojca Terry'ego i zaczął nowe szczęśliwe życie. Zajął się handlem nieruchomościami. Zrobił też licencję pilota małych samolotów. Jeden nawet kupił na własny użytek. Poznawał coraz więcej ludzi, udzielał się towarzysko. W końcu zaczął z sukcesem obracać nieruchomościami na dużą skalę. W pewnym momencie poznał Mary, z którą zamieszkał na Florydzie. Mary była całkowicie przekonana, że jej mężem jest Terry Szymański. W każdym razie człowiek wesoły, inteligentny, bystry, towarzyski i energiczny. Dokładnie taki sam, jak kiedyś mąż Lindy. Gdy jednak wszystko już układa się jak najlepiej, kolejne lata zapowiadają się jak prawdziwy raj, to bratankowi rybaka wpada do głowy pomysł stworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny. Ze szczególnym uwzględnieniem Terry'ego, zdolnego, zapalonego rybaka, który zginął w wypadku, jaki teoretycznie nie miał prawa się zdarzyć. W każdej rodzinie taka historia zajmuje szczególne miejsce i drzewo genealogiczne powstaje. Młody człowiek bada dokumenty rodzinne i ku swojemu zdumieniu odkrywa, że jego zmarły wuj ma żonę i syna. Rozumie, że jest to albo jakiś wielowątkowy błąd, bo tych dokumentów poświadczających, iż wuj żyje, jest naprawdę sporo, albo ktoś ukradł mu tożsamość. Przez 3 lata młody człowiek i jego bliscy zastanawiają się, co w ogóle zrobić z tą informacją. To może być jakiś groźny przestępca. Zazwyczaj nie kradnie się nikomu tożsamości dla zabawy. Wiąże się to zazwyczaj z czymś nielegalnym. Mogliby być w niebezpieczeństwie. Myślą i myślą, ale w końcu, no właśnie po 3 latach, dochodzą do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Jest decyzja. Rodzina powiadamia policję i 20 lipca 2016 roku detektyw staje na progu domu niby Terry'ego. Raz po raz pyta go, kim on jest. A ten przedstawia się z uporem jako pan Szymański. Szymański, może powinnam mówić. Pokazuje wszystkie dokumenty, dowody tożsamości, prawa jazdy, licencję, numer ubezpieczenia, ale wtedy zirytowany detektyw wyciąga akt zgonu Terry'ego i pyta Richarda, kim on tak naprawdę jest. Mężczyzna już wie, że jest w potrzasku. W końcu przyznaje się, podaje swoje prawdziwe nazwisko. Richard Hoagland, zaginiony 23 lata wcześniej. Zostaje aresztowany. Linda zdradzi potem, że gdy odsłuchiwała nagranie na sekretarce, z którego wynikało, że policjant dzwoni w sprawie Richarda, to była przekonana, że odkryto gdzieś jego szczątki. Wiedziała, że będzie musiała znów przechodzić przez żałobę. Po raz kolejny zmierzyć się ze stratą. Niby starą, przepracowaną, ale przecież tak naprawdę ten rozdział nigdy nie został jeszcze ostatecznie zamknięty. Dopiero teraz przyszedł na to czas. Jednak informacji, które w istocie dostała, nie spodziewała się wcale. Chciała nawet opisać swoje wielkie emocje, potworny żal, poczucie niesprawiedliwości, skrzywdzenie, ale stwierdziła, że żadne słowa nie oddadzą tego, co czuje, nie opiszą, jak bardzo cierpiała, podczas gdy jej mąż opalał się na Florydzie, latał małymi samolotami, cieszył się swoim małym synem i nową żoną. W chwili zatrzymania mężczyzny, a od razu powiem, że posiedzi za to 2 lata, jego syn miał 19 lat, ten z Mary. Tak czy inaczej, Richard prowadził spokojne, rodzinne i pełne pasji życie. Linda przez cały ten czas starała się pozbierać swoje życie, zbudować je właściwie z gruzów. Być może jednak w końcu by mu to wybaczyła. Ale nigdy tego, co zrobił ich dzieciom. Bo niestety młodszy Douglas nigdy nie pogodził się z tym, co się stało, ponieważ nigdy tego nie zrozumiał. Dostał kartkę od ojca, który przecież niby zmarł, ale nie był też na jego pogrzebie. Obiecał spotkanie, jednak nie przyjechał, więc żył czy nie żył? A jeśli żył, to uciekł od nich? A jeśli nawet, to co się z nim potem stało? Dlaczego więcej nie napisał? Czy ktoś go skrzywdził, zmusił do tego, a może sam nie chciał już z nimi żyć? Czy to on, jako mały chłopiec, zawinił, zrobił coś źle? Czy mógł być lepszym, grzeczniejszym chłopcem? Wszystkie te myśli potrafił zagłuszyć jedynie substancjami psychoaktywnymi.
w końcu wpadając w nałóg, bo tak to się często kończy. Ten z kolei zaprowadził go nieraz za kraty. Matka była zupełnie załamana. Matthew jednak starał się być ogromnym wsparciem dla matki i brata, rozumiejąc, z jakimi demonami walczył całe życie Douglas. Ale i Matthew czuł się przytłoczony. Wszystko to odbijało się mocno na jego psychice. Pomimo, że jest już dorosłym mężczyzną, ma żonę i dzieci, nigdy nie potrafił poczuć się w życiu pewnie. Zawsze miał wrażenie, że nie wiadomo, co stanie się kolejnego dnia, ale w jakiś sposób spodziewał się katastrofy. Zawsze zastanawiał się, jakie informacje mogą przyjść nagle i całkowicie zmienić człowiekowi bieg życia, zrujnować wszystko, co ma, cały jego świat. Gdy Doug dowiaduje się, że ojciec jednak żyje, sam jest za kratami. Odsiaduje 8-letni wyrok za posiadanie niedozwolonych substancji. Pisze jednak list do Richarda, do ojca. W bardzo młodym wieku straciłem człowieka, który, jak sądziłem, bardzo mnie kocha. Najważniejsze pytanie brzmiało: dlaczego? I długo szukałem odpowiedzi. Zastanawiałem się, co jest ze mną nie tak. Co sprawiło, że ktoś tak po prostu ode mnie odszedł? Najpierw moją reakcją był gniew, potem wielki ból, który uśmierzałem środkami przeciwbólowymi. W końcu sięgnąłem po najmocniejsze substancje psychoaktywne. Tutaj Douglas podaje ich rodzaj, ale ja sobie to daruję, bo szkoda mi odcinka. Cytuję dalej. I jakby zatrzymałem się w rozwoju. Nie byłem w stanie dojrzewać, już bardziej się rozwinąć jak normalny człowiek. Straciłem szansę, by uporać się ze sprawami, które mnie ciągle prześladowały. Miałem niską samoocenę i to też prowadziło mnie w stronę nałogu. Robiłem wszystko, żeby uwierzyć w siebie i żeby nie czuć się gorszy. Richard nigdy nie odpowiedział na ten dramatyczny, pełen bólu i cierpienia list syna. A byłaby to tak naprawdę jedyna szansa, by porzucona rodzina dowiedziała się, dlaczego to wszystko się stało. Jak ich ukochany mąż i ojciec mógł podjąć tak haniebną decyzję? Co doprowadziło go do tego, że postąpił tak, jakby nie miał ludzkich uczuć? On sprowadził jednak to wszystko do prostej zależności, powiedział policji. Chciałem po prostu uciec od mojej żony, a nie miałem ochoty na rozwód. No, czego nie rozumiecie? Ale tak policji, jak i samej Lindzie wydawało się to po prostu niemożliwe. Czy chcąc uniknąć rozwodu, można po prostu odwrócić się na pięcie i uciec, zostawiając za sobą wszystko, za co się jest odpowiedzialnym? Początkowo były podejrzenia, że coś się za tym musi kryć. I Linda uświadomiła sobie, że w trakcie jednej z rozmów, tych, nazwijmy to tak, pożegnalnych, przez telefon, Richard powiedział jej coś w stylu, że musi zniknąć, ponieważ ukradł miliony i był poszukiwany przez FBI. Wtedy w ogóle mówił różne rzeczy o chorobie, o ucieczce, o więzieniu, więc sama nie wiedziała, co traktować poważnie i czy w ogóle coś, ale gdy okazało się w końcu, że wcale nie jest chory i żyje, to pomyślała, że pewnie uciekł przed poważnymi zarzutami. Jednak dopuścił się jakiegoś przestępstwa. I policja również była o tym przekonana. Okazało się to jednak nieprawdą. Biuro szeryfa stwierdziło, że nie był poszukiwany przez FBI. Według danych państwowych nie był notowany także potem, gdy żył jako Terry. To zdumiewa profesora prawa z Texas Tech University, Gerego Bayera, który zajmuje się właśnie kwestią kradzieży tożsamości. Większość złodziei tożsamości kradnie nazwiska, aby popełniać nowe przestępstwa lub uciec przed wyrokiem, a nie by porzucić rodzinę i mieć święty spokój, powiedział. To wręcz fascynujące, dodał, i zupełnie inne od typowych przypadków kradzieży tożsamości. Bayer był zaskoczony, że oszustwo Hoaglanda trwało tak długo. Jak mówił dla Tampa Bay Times, podatki, ubezpieczenia społeczne, raporty kredytowe, konta bankowe, świadczenia rządowe zwykle w końcu powstrzymują złodzieja tożsamości. Na czymś się w końcu wykłada. Profesor prawa przypuszczał jednak, że gdyby Hoagland nie miał karty kredytowej i używał do płacenia podatków numeru ubezpieczenia społecznego swojej żony, wyeliminowałby ślady papierowe.
Ponadto Hoagland ukradł tożsamość człowieka, który żył przed erą powszechnych zapisów cyfrowych i to mu bardzo wiele ułatwiło. Jednak tak czy owak, kradzież tożsamości to bardzo ryzykowne przestępstwo, stwierdził profesor. Nigdy nie wiadomo, co cię zgubi. A fałszywy Terry kupował nieruchomości, wykonywał dorywcze prace, latał samolotami, cieszył się życiem, naprawdę miał rozmach i na każdym kroku używał różnego typu dokumentów. A jednak udało mu się przez ponad 20 lat. No i faktycznie uniknął rozwodu. Linda przyznała, że kiedy to wszystko wyszło na jaw, odczuła również ogromne współczucie dla nowej rodziny Richarda, która musiała się wtedy mierzyć z tym, z czym ona kiedyś, i to zapewne przez lata. Mary dowiedziała się o swoim mężu czegoś szokującego. Będzie musiało to jakoś dotrzeć również do ich syna. On też będzie musiał sobie to jakoś poukładać. Ten mąż i ojciec żył cudzym życiem, udawał kogoś innego. Ukrył przed swoją nową żoną historię całego swojego życia. Syn nie urodził się z zalegalizowanego związku, co sprawiło, że nagle zupełnie zmieniła się jego sytuacja prawna. Nastoletni syn Mary miał dodatkowy problem. Właściwie to nie miał prawa do swojego nazwiska. Pod znakiem zapytania stoi współwłasność ich domu, samochodów, wszystkich rzeczy, które tak naprawdę niby należały do Terry'ego, ale przecież tak naprawdę on nie żyje od lat. W ogóle formalnie to wygląda tak, że pod fałszywym nazwiskiem on i jego żona Mary uzyskali kredyty hipoteczne, kupili nieruchomości, nie wiadomo do kogo należy samolot. No na pewno takie sprawy prostują się latami, o ile w ogóle kiedykolwiek. No na pewno do tej pory większość jest już wyjaśnionych, ale myślę, że wszyscy, którzy zetknęli się z Richardem, przeszli potem swoje. Jedyne zamknięcie, jakiego doczekała się Linda i jej synowie, to wyrok z maja 2018 roku, który mówi o tym, że Richard jest winien jej i chłopakom, już mężczyznom, prawie 2 miliony dolarów. To właściwie głównie zaległe alimenty. Douglas wyszedł już z więzienia i miał okazję spojrzeć w oczy swojego ojca. Okazały się zimne, pozbawione emocji. Nie zobaczył w nich jakiejkolwiek skruchy. O przeprosinach to już w ogóle nie było mowy. Całe to spotkanie w sądzie po kilkudziesięciu latach rozłąki było bardzo niezręczne. I czuli to zarówno żona, jak i synowie. No wiadomo, minęło 25 lat. Słowa jakoś nie cisnęły im się na usta. Co ciekawe, 10 maja w dniu rozprawy Matthew skończył 35 lat. Richard, jak opisuje IndyStar, podszedł do niego i złożył mu życzenia urodzinowe. Powiedziałem mu, że to nie czas i miejsce, wspominał potem Matthew. Linda zwróciła uwagę na coś szczególnego. Wspominałam wam o tym, że swego czasu chłopcy nosili mocno używane trampki i przez kilka lat jedynymi nowymi ubraniami były płaszcze zimowe, a i to dzięki darowiznom dla potrzebujących uczniów. Byli zrujnowani finansowo, między innymi dlatego, że mężczyzna nigdy nie zapłacił ani grosza alimentów. Ale w sądzie próbował pokazać, że jest biedny, nie może im tego wynagrodzić. Ubrania Richarda naprawdę rzucały się w oczy. Miał na sobie jakieś tenisówki, mające robić wrażenie używanych, zwykłe spodnie i koszulkę polo, która wyglądała jakby pochodziła ze sklepu z używaną odzieżą. Matthew uważał, że ten obskurny, szczególnie jak na sąd strój, miał na celu wykreowanie siebie na biedaka, ofiarę całej tej sytuacji. Ale sędzia William Greenway nie kupił tego. Było jasne, że Richard nie żyje w biedzie, napisał w 11-stronicowym orzeczeniu. Prowadził wygodny tryb życia, ożenił się ponownie i miał dziecko. Uzyskał licencję pilota, był właścicielem co najmniej jednego samolotu zakupionego dla siebie. Sędzia, ustalając kwotę dokładnie 1 900 000 dolarów, naliczył maksymalne dopuszczalne odsetki w wysokości 18% rocznie. Z jednej strony cieszyłam się, że w końcu dotarliśmy do momentu, w którym został pociągnięty do odpowiedzialności za to, co zrobił, powiedziała Linda. Z drugiej strony, wyrok to wciąż jeszcze nie pieniądze.
Postawa mężczyzny od razu wskazywała na to, że nie odda najprawdopodobniej ani grosza. Będzie szukał wybiegów. Zresztą na pewno możliwości będą ogromne, bo sytuacja prawna od początku była bardzo skomplikowana. Jeszcze będę do tego wracać. Redakcja, choćby właśnie IndyStar, próbowała się skontaktować z Richardem poprzez jego prawników. On jednak odrzucił prośbę o rozmowę. Douglas za to nie krył, że większość swojego dorosłego życia niestety spędził za kratami. Teraz już publicznie w mediach nie chciał nawet winić za to ojca. Uważał, że on też dokonał bardzo złych wyborów. Co prawda jego matka i brat są przekonani, że był to skutek cierpienia, jakiego zaznał przez całe dzieciństwo. On sam dziś bierze odpowiedzialność za to, co zrobił na siebie. Powiedział, że teraz już nie jest zainteresowany kontaktem z ojcem. W tej chwili wreszcie radzę sobie całkiem nieźle, powiedział. Nie chcę już budzić starych demonów. Ale wyznał prosto z serca, że miał nadzieję zobaczyć na sali sądowej jakiś wyraz twarzy ojca, który przypominałby ból, albo jakiś uśmiech w chwili, gdy ponownie zobaczył swoich synów. Przecież możesz myśleć, że jeśli ktoś ma dwoje dzieci, to jednak mimo wszystko bardzo chce je zobaczyć, a gdy to się stanie, może zareagować pewnym wzruszeniem. Ale nie ten facet. Nic nie było na jego twarzy. No, podobnie zresztą trudno spodziewać się pewnie pieniędzy, które Richard jest winny swojej rodzinie, ponieważ wszystko, czego się dorobił i czego teoretycznie byłby obecnie właścicielem, i tak w pierwszej kolejności należałoby się Mary i jej synowi. Jak więc to wszystko rozwiązać? W jaki sposób ściągnąć z niego zasądzoną należność? Tego do dziś właściwie nie wie nikt. Szczególnie, że kiedy Linda wychodziła za Richarda, miała świadomość tego, że jest on rozwodnikiem. I w jego życiu jest jeszcze jedno dziecko z poprzedniego związku. Mary nie wiedziała ani o pierwszej, ani o drugiej żonie. Nie miała pojęcia, że jest trzecia, a jej syn to czwarte dziecko Richarda, Terry'ego. Tutaj od razu powiem, że pierwsza żona również uwierzyła w to, że skoro mąż były nie kontaktuje się ze swoim pierworodnym, to najprawdopodobniej po prostu nie żyje. Także musiała na swój sposób zmierzyć się z tą sytuacją. Jej dziecko również. Oni unikali raczej medialnych wystąpień. Wiadomo jednak, że po tym jak policja poinformowała ją o aresztowaniu niby męża, bo w sumie formalnie okazał się nim nie być, znalazła w ich domu teczkę zawierającą jego prawdziwą tożsamość. Natknęła się także na akt własności nieruchomości, którą kupił w Luizjanie w 2015 roku. Biuro szeryfa, gdy tylko dowiedziało się o tym, stwierdziło, że uda się do tej nieruchomości, by sprawdzić, o co z nią chodzi. Nie słychać jednak, by mieszkała tam jeszcze jakaś żona Richarda i jego na przykład dziecko. Z tego co widzę, ten temat już potem nie wrócił, ale ciekawa jestem, o co chodziło z tą Luizjaną. Szczególnie, że był też jakiś tajemniczy klucz do magazynu. Oczywiście dziś i syn Mary jest już od dawna dorosłym człowiekiem, poukładał sobie życie. Jak sobie z tym wszystkim poradził, nie wiadomo. Ale co ciekawe, szeryf Chris Noko, który badał tę sprawę, przyznał, że był bardzo poruszony tym, że Richard, dorosły facet, wydawałoby się odpowiedzialny, który potrafi robić biznesy, nazwijmy to tak, zadbać o siebie finansowo, kilka razy wystartować z różnymi przedsięwzięciami i zawsze z sukcesem finansowym, zamiast zadbać o swoich bliskich, potrafił porzucić troje dzieci, a potem okłamywać jeszcze czwarte przez całe życie. To samolubny tchórz, oświadczył na konferencji prasowej dotyczącej tej sprawy. Szeryf Noko kontynuował. To osoba, która przeżyła swoje życie niszcząc innych. Szeryf był pewien, że Mary nie miała pojęcia o tym, że z jego przeszłością może być cokolwiek nie tak. Początkowo zastanawiałam się nad tym, bo przecież spotkała go, no nie w jakimś wieku nastoletnim. Był już dojrzałym facetem. Miał na karku blisko 40 lat. Można by się było zastanowić, co on robił w swoim życiu do tej pory. No ale najwyraźniej jakieś tam bajki jej sprzedał. W każdym razie, kiedy wszystko wyszło na jaw, kobieta miała 54 lata, ale na gorąco odmówiła komentarza, potem też niewiele na ten temat mówiła. Myślę, że będę już powoli kończyć tę opowieść, ale chciałabym na koniec rzucić jeszcze coś może trochę prowokacyjnego. Myślę, że jesteśmy tu wszyscy zgodni. Richard to niezły... Tutaj już niech każdy sam sobie wstawi słowo,
ale mam przeczucie, że nie będą to komplementy. I rzeczywiście, ta historia budzi wściekłość, irytację, poczucie niesprawiedliwości. Chciałoby się złapać tego chłopa i potrząsnąć nim, zapytać, co on wyprawia. Jak można być takim egoistą? Ale, i tutaj właśnie wchodzi ta mała prowokacja, do dyskusji rzecz jasna. Bo przecież bardzo często na tym kanale pytamy, czy nie można było odejść, to trzeba się było spakować i wyjechać, zostawić tę partnerkę, żonę, męża w spokoju, a nie odbierać im życie z powodu egoizmu, wygodnictwa, chęci przejęcia pieniędzy, a często właśnie współmałżonek, tu już płeć obojętna, dopuścił się bezwzględnego ataku, bo po prostu nie chciał rozwodu. One są długotrwałe, kosztowne i jeśli komuś zależy na tym, aby mieć wizerunek rodzinnego, odpowiedzialnego, no to też w tym kontekście wiele się psuje, wiadomo, i stąd też często dramatyczne decyzje. I na tym tle tak naprawdę Richard, o dziwo, nie prezentuje się tak źle. Oczywiście nie obawiajcie się, nie będziemy tu w żadnym razie gloryfikować kradzieży tożsamości, czy w ogóle tak okropnych postępków, jakich dopuścił się Richard, bo wiadomo. Jak słusznie określała to Linda, wszystko to było nikczemne, ale jednak na tym kanale wcale nie jest to taki najgorszy zbir, niestety. Dajcie znać, co o tym myślicie, a teraz już wyjmuję kij z mrowiska. I jeszcze jedno. Jeśli zaintrygowała Was fabuła odcinka serialu Poker Face, a epizod, o którym Wam opowiedziałam, nosi tytuł Czas Małpy, to zachęcam Was bardzo do kliknięcia w link w opisie i wypróbowania serwisu Sky Showtime. Szczególnie, że można tam już oglądać cały sezon Poker Face. Buziaki moi kochani, do usłyszenia, a wcześniej pewnie do zobaczenia na Facebooku, Instagramie, TikToku. Czekam również na Was na moim drugim kanale, gdzie również nie brakuje śledztw z dreszczykiem. Namawiam bardzo, byście się skusili do wysłuchania. Myślę, że mogą Was wciągnąć. Możecie również razem ze mną zbadać sprawę Dorothy Eady, egiptolożki, która odnosiła niebywałe sukcesy w swojej branży, co ciekawe jednak twierdziła, że odnosi je, bo jest reinkarnacją starożytnej kapłanki. Buziaki kochani, pa pa!